Dzień dobry moi drodzy, dziś zapraszam Was na pierwszy jesienny haul. Jeśli regularnie oglądacie moje filmy, to też doskonale wiecie, że ja należę do tej grupy osób, które uwielbiają odwiedzać stacjonarne sklepy, dotykać, macać, mierzyć, przemierzać i nie tylko. I w jednym z moich filmów typu haul opowiadałam Wam właśnie o tym, jak to u mnie wygląda i też wtedy powiedziałam Wam, że chyba czas najwyższy jednak przekonać się do sprzedaży internetowej. I od tamtej pory dostaję od Was bardzo dużo wiadomości, gdzie polecacie mi różnego rodzaju butiki i sklepy internetowe. I dzięki Wam odkryłam już kilka naprawdę bardzo fajnych marek. Ale słuchajcie, dzisiaj to ja przychodzę do Was z propozycją i chciałabym Wam przedstawić moje ostatnie odkrycie. A mowa będzie o domodi.pl. Słuchajcie, jest to platforma internetowa, czyli takie miejsce, które zrzesza, w którym znajdziemy aż ponad 500 sklepów i marek online z dziedziny fashion. Mamy tam sklepy, które oferują nam odzież, obuwie, dodatki, akcesoria dla mężczyzn, kobiet i też dzieci. Bardzo fajne miejsce, o którym opowiem Wam może później, w drugiej części, w trzeciej części dzisiejszego filmu. Natomiast bardzo żałuję, że odkryłam domodi.pl tak późno. Bo gdybym trafiła na ten portal jeszcze przed okresem letnim, to musicie mi wierzyć, że zrobiłabym tam ogromne zakupy na lato, bo znalazłam niesamowite perełki i no tak jak mówię, troszkę żałuję, że tak późno, ale nigdy nie jest za późno, bo mamy teraz już okres jesienny i czas uzupełnić garderobę. A jeśli chodzi o samą jesień, to powiem Wam, że to jest dla mnie taki okres troszeczkę wyciszenia. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja właśnie na jesieni zmieniam te wszystkie ostre, takie mocne kolory, które na siebie nakładam latem i które dodają mi energii, na bardziej takie stonowane barwy. I też pod koniec sierpnia zawsze robię taki remament, jak ja to mówię, mojej garderoby. Sprawdzam wszystko w szafie, co mi pasuje, co nie, co mogę oddać, co mogę wyprzedać, co mogę sobie odłożyć. No i oczywiście zmieniam już ciuchy na te bardziej jesienne, przykładam różnego rodzaju swetry, po prostu uwielbiam to robić. I wiecie co, zauważyłam ostatnio, przeglądając moje buty, że tak naprawdę mam bardzo dużo trampek, mam bardzo dużo takich sportowych butów, kozaków, a brakuje mi butów typu botki. W ostatnim czasie zauważyłam, że botki to też jest taki model butów, który stał się bardzo, bardzo popularny. Co więcej, botki możecie nosić do różnych stylizacji i łączyć je z sukienkami w bardziej takich klasycznych stylizacjach, ale możecie też zakładać je do spodni czy do jeansów. No i słuchajcie, odkryłam na domodi.pl świetny sklep. Sklep, w którym ilość botków totalnie mnie zaskoczyła i miałam naprawdę ogromny problem, żeby wybrać dla siebie te, które najbardziej by mi się podobały. I co w końcu zrobiłam? Postawiłam na 3 pary. Wszystkie są wykonane ze skóry naturalnej, wszystkie w rozmiarze 38 i też są zamszowe, chociaż są w różnych kolorach. No i uwaga, uwaga! Pierwsze botki, które Wam pokażę, wyglądają tak. Rudy zamsz. Mamy słupek, botki są stosunkowo niskie, chociaż swoją formą, kształtem przypominają kowbojki, o tak bym powiedziała. Są też tak nieco wykończone, mamy z boku suwaczek, tak jak wspomniałam, rozmiar 38. Dlaczego taki kolor i dlaczego takie botki? Po pierwsze mamy tutaj obcas, który nie jest za wysoki, ale będzie idealny jak dla mnie, ponieważ ja mam wzrost 1,72 m i jak zakładam buty na bardzo wysokiej szpilce, to niestety jestem wyższa od mojego maksa. Więc staram się mimo wszystko inwestować w buty, które mają takiej średniej wysokości słupek lub też szpilkę. Te są idealne. Naprawdę są idealne pod tym względem i pomyślałam sobie, że taki rudy kolor to jest coś takiego neutralnego, bo to jest odcień, który będzie pasował praktycznie do wszystkich takich jesiennych, stonowanych barw, jeśli chodzi o moją garderobę i moje swetry. Nie wiem, czy pamiętacie, mam taki sweter brązowy
właśnie rudy z Reserved, który też będzie fajnie sprawdzał się w okresie jesiennym. I te botki są w identycznym kolorze, także będą się komponowały super. A poza tym pomyślałam też o nich ze względu na sukienki jesienne i zakładanie ich na przykład do grubszych rajstop, bo to nie są botki ocieplane, i do tych właśnie takich jesiennych sukienek, stylizacji. Także na pewno będziecie mogli zobaczyć je w moich stylizacjach na Instagramie. I jeśli jeszcze nie śledzicie mojego konta na Instagramie, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Także pierwszy model prezentuje się tak, już sobie je mierzyłam i powiem Wam, że są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Rozmiar też idealnie pasuje, czyli 38, tak jak podaje producent, taki też jest. No, zobaczymy jak się będą nosiły, ale już nie mogę się doczekać, kiedy w końcu je pierwszy raz założę. Czas na drugie botki, które jak zobaczyłam na stronie, to się po prostu zakochałam, bo stwierdziłam, że tak, to jestem ja, chcę, te będą dla mnie idealne. Botki prezentują się w ten sposób. Jest to odcień, który podaje producent Cappuccino, o ile się nie mylę. I jak widzicie, też są wykonane z zamszu. Właśnie w takim kolorze, to nie jest szary, to nie jest kawa z mlekiem. To jest, ja bym powiedziała, takie połączenie. Co prawda są one jasne i mamy już buty nie płaskie, tylko na takim dwucentymetrowym słupku drewnianym. Ale zobaczcie, to piękne ażurowe wykończenie wygląda fantastycznie i to, co też charakteryzuje te botki, to takie właśnie upięcie z tyłu, przez co też mają one nieco inny format, czyli nie są takie standardowe, proste, a powiedziałabym, zwężają się z tyłu, z przodu ten piękny ażur, no wygląda to cudownie. To też nie są botki ocieplane, natomiast tutaj, no tak jak widzicie, to jest przewiewne ze względu na te otworki w zamszu, a tutaj mamy już mocno usztywnioną stopę, też z tyłu stopa jest usztywniona, więc to nie jest taki cienki but, który mógłby się na początku wydawać. No i te botki po prostu będą wyglądały obłędnie zarówno do sukienek, do dłuższych, do krótszych, do jeansów, do swetrów. Też jak je zobaczyłam i stwierdziłam, że ten kolor będzie pięknie wyglądał do mojej torebki Pinko, którą też mogliście zobaczyć, którą też sprawiłam sobie na imieniny. I już Wam o tej torebce opowiadałam, bo ten odcień botków jest bardzo, bardzo zbliżony właśnie do torebki. Ja wiem, że zaraz mi napiszecie, że już się nie łączy torebek z butami, ale ja, słuchajcie, mam to absolutnie gdzieś i uwielbiam takie połączenia, więc jeśli na przykład będę miała jakieś jeansy w takim szarym odcieniu, do nawet zwykłego białego podkoszulka, torebka Pinko, te oto botki, będzie to idealne połączenie. I ostatnia para butów z tego oto sklepu, to również, tak jak wspomniałam wcześniej, będą botki, też zamszowe, ale zobaczcie, już w innym odcieniu. To jest taki kolor szary, wpadający w niebieski. Przepiękny odcień, ale kształt też już jest inny. Co prawda, znowu mamy drewniany słupek o takiej, powiedziałabym, dwucentymetrowej wysokości. Też but jest usztywniany, zarówno jeśli chodzi o piętę, jak i tutaj palce. Natomiast znowu mamy wykończenie w takie drobne dziurki, delikatnie ażurowe i nie jest już on zwężany tutaj na tylniej części, a jest on po prostu luźny. I tutaj też jest dosyć szeroki, więc jeśli posiadacie bardzo szczupłe nogi lub też bardzo szczupłe kostki, to niekoniecznie może być model dla Was. To, ja bym powiedziała, jest taki model dla kobiet z naturalną nogą, czy można tak to powiedzieć? No wiecie na pewno, o co mi chodzi. Na pewno nie jest to model butów dla bardzo, bardzo szczupłych, chudych kobiet. Natomiast będzie wyglądał super, jeśli chodzi o jeansy. Takie jeansy, które można włożyć do środka, spodnie, spodnie zamszowe, woskowane, będą wyglądały po prostu super. I też powtarzam, to nie jest but, który jest ocieplany, to są typowo jesienne buty, chociaż też na taką końcówkę lata, początek wiosny będą bardzo fajnie się sprawdzały. Rozmiar znowu 38, idealnie dopasowany.
Także słuchajcie, trzy pary botków. Jestem bardzo ciekawa, co na ich temat sądzicie, co w ogóle myślicie na temat botków, jeśli chodzi o jesień, czy też inwestujecie w tego typu buty, jak je komponujecie do grubych swetrów, do ramonesek, do kurtek, sukienek, dajcie koniecznie znać. Dobrze kochani, buty mamy już za sobą i teraz pokażę Wam ciuchy. O, kolejny butik, który odkryłam na domodi.pl, to butik Latika. A być może część z Was już go zna, ja dopiero go poznałam właśnie na domodi.pl i tak jak wspomniałam na początku filmu, żałuję, że tak późno, bo przeglądając sobie ten butik znalazłam przepiękne letnie sukienki, bluzeczki, spódnice, coś wspaniałego. Ale oczywiście, myśląc o tym, że już mamy jesień i czas pomyśleć o jesiennej garderobie, rozglądałam się za czymś, co będzie ją fajnie dopełniało. I pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to ta oto przepiękna sukienka. No zobaczcie, sukienka jest po prostu przepiękna w jesiennych barwach. Jest nieco dłuższa, więc to nie jest taka sukienka, która będzie Wam odkrywać dosyć dużą duży obszar, jeśli chodzi o udo, czyli zakryje Wam to, co ma zakryć. Długi rękaw na stójce, tutaj wiązanej, zobaczcie, no wygląda po prostu przepięknie. Tak jest z przodu, tak jest z tyłu, chociaż powiem Wam, że można by było w sumie z tą sukienką też pokombinować, żeby ta wstążka była z przodu. Zobaczę, będę sprawdzać w moich stylizacjach, zobaczymy jak się będzie układała. No i te barwy przepiękne, typowo jesienne. Sukienka będzie wyglądała super, jeśli chodzi właśnie o te brązowe, te w sumie rude botki. No zobaczcie. I na przykład ten mój rudy sweter. Where are you? What's up? What's going on? Kolejna rzecz, która mnie urzekła, to jest ten oto sweter. Sweter w biało-czarne paski z bardzo dużym dekoltem w serek, ale takim nietypowym dekoltem, bo jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie, że on jest taki porwany, ja bym to powiedziała. Rękawy też ma tutaj na końcu zakończone ściągaczem, który też jest porwany i to samo na dole. Czyli to nie jest taki zwykły sweter biało-czarny w paski, ale będzie go można bardzo fajnie komponować w różnych stylizacjach. O ile się nie mylę, w sklepie, w butiku Latika jest chyba dostępny jeszcze inny model tego swetra w innej kolorystyce, także koniecznie sobie sprawdźcie. Jeśli chodzi o rozmiar, to jest to rozmiar uniwersalny. Mierzyłam, fajnie wygląda, będzie fajnie wyglądał na przykład z jakąś koronką pod spodem, bluzeczką koronkową albo takiego zwykłego t-shirta i na przykład też spuszczony na jedno ramię lub też w takiej standardowej wersji. I słuchajcie, mam też na niego inny pomysł, a mianowicie odwrócenie tego swetra, żeby ten przód szedł na tył. To też myślę, że będzie fajna kombinacja. No zobaczcie. To też tutaj muszę zauważyć, że sweter jest dosyć szeroki, zobaczcie. On jest dosyć szeroki, także mimo tego, że jest to rozmiar uniwersalny, myślę, że spokojnie dla kobiet do rozmiaru L będzie super. No wiadomo, przy rozmiarze L on będzie bardziej opięty, a przy XSC on będzie taki oversize'owy. To musicie wziąć pod uwagę. Ale co myślicie? Fajny sweter? Fajnie będzie wyglądał do jeansów, do czarnych spodni, do spodni czarnych, woskowanych. No już nie mogę się doczekać, kiedy będę go mogła zakładać. I ostatnia rzecz na dziś. I to też będzie sweter, ale tym razem długi kardigan z kapturem. O, bardzo proszę. Dodatkowo wiązany w pasie paskiem. Możecie go oczywiście nosić bez tego paska, tak luźno rozpuszczony, noszony, ale możecie go sobie też przewiązać tym paskiem. To, co bardzo mi się w tym kardiganie spodobało, to połączenie kolorystyczne, bo mamy tutaj delikatny róż z białym paskiem i z takim cappuccino, paskiem cappuccino kawowym, przepiękny. No i wykonanie tego swetra, bo on jest dziurkowany. Więc to jest taka opcja jeszcze na ciepłe jesienne dni, ale też myślę, że świetnie sprawdzi się, jeśli chodzi o wiosnę. Także będę go nosić z ogromną przyjemnością. A zobaczcie, przy okazji Wam pokażę jeszcze to połączenie, a mianowicie ten sweter
Wyobraźcie to sobie, ten sweter, jeansy, biały t-shirt i te oto botki. No, co myślicie? Myślę, że to jest fajne połączenie. No dobrze, kochani, to teraz już znacie moje pierwsze jesienne nabytki. Wiecie, co pojawi się w mojej szafie i pewnie będziecie czekać na stylizację na moim Instagramie i nie tylko, żeby Wam się pokazać, jak ja w tych rzeczach wyglądam i jak ja je komponuję. Zdradzę Wam, że ja też już nie mogę się tego doczekać. Także czas komponować jesienną garderobę. Ale słuchajcie, ponieważ zawsze pod wszystkimi moimi filmami zadajecie mi ogromną ilość pytań, to jeszcze chciałabym wrócić na chwilkę do portalu Domodi i pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda na stronie internetowej, bo uważam, że jest to świetna opcja, którą można wykorzystać właśnie teraz, kiedy szukacie jakichś rzeczy do swojej jesiennej garderoby, do zimowej garderoby, ale też w pozostałych okresach w ciągu całego roku lub też specjalnie na wakacje, na jakieś okazje, czy na przykład właśnie na święta, czy na wesela. Naprawdę znajdziecie tam ogromną ilość rzeczy idealnie skomponowanych dla siebie. A dlaczego idealnie? Bo słuchajcie, to co wyróżnia Domodi, to między innymi fajna opcja wyszukiwarki, czyli ustawiacie sobie różnego rodzaju filtry, to na czym Wam konkretnie zależy i dzięki temu macie szybsze wyszukiwanie rzeczy dla Was idealnie skomponowanych. No mam nadzieję, że to Wam dokładnie wytłumaczyłam, o co chodzi. Także kupujecie bezpośrednio ze sklepu, na stronie danego sklepu, możecie się inspirować tym, co znajdziecie na Domodi, bo macie tam również różnego rodzaju porady stylistów i nie tylko. Odkrywacie nowe sklepy, korzystacie z tych takich zbiorów, które tam są, ale uwaga, na Domodi znajdziecie też różnego rodzaju rabaty, więc warto sobie przeglądać raz na jakiś czas ten portal i wyszukiwać to, co Wam konkretnie się podoba. Ja myślę, że to jest świetne rozwiązanie właśnie jeśli chodzi o takie zakupy internetowe, bo często piszecie mi, że dzięki temu, że kupujecie coś w internecie, oszczędzacie czas, ale też często pieniądze, bo wyszukujecie rzeczy w bardzo dobrych cenach. I myślę, że Domodi będzie idealnie Wam do tego pasowało. Także zachęcam Was i zapraszam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia domodi.pl i myślę, że coś tam dla siebie spokojnie znajdziecie. Czas najwyższy kończyć dzisiejszy haul. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Linki do rzeczy, o których Wam dzisiaj wspominałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Jestem ciekawa, co myślicie na temat tych rzeczy, które się pojawiły u mnie w jesiennej garderobie. No i oczywiście dajcie znać, na co będziecie stawiać, jeśli chodzi o jesień w Waszych garderobach. Co planujecie kupić, czego będziecie szukać, jakie chcecie kupić dodatki i też jaka kolorystyka. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!